akurat osobą tym ze Stop Avalon. Mogę wam powiedzieć tylko jedno, wam się po prostu nie chce. Wiecie, że musicie pozytywnie rozpatrzeć wniosek, ale wam się po prostu nie chce. To co robią? Zaczynają wymyślać, że adres się zgubił, tak, że kawałka linii adresu nie ma. Akurat mogę tym osobom powiedzieć jedno. Może na tym całym programowaniu mogło coś takiego się zdarzyć, to nowe akurat tego nie ma. Zostało zmienione oprogramowanie w Stop Avalon i ja dobrze o tym wiem, że to nowe oprogramowanie nie jest wadliwe. Tak. Nie jest wadliwe. To wy wymyślacie, że zgubiliście adres, bo to jest wymysł osoby, która tam pracuje. Żeby tylko zyskać na czasie. Żeby zyskać na czasie. Żeby nie rozpatrzyć tego wniosku jak najdłużej. Bo tak chcą zyskiwać na czasie. I co chcą tym osiągnąć? Po prostu zyskać na czasie, bo wiedzą, że muszą rozpatrzyć go pozytywnie. Chcą tylko zyskać na czasie, żeby jak najdłużej osoba nie zarabiała. Żeby jak najdłużej, bo o to im chodzi tym osobom. Tak samo Job Center i pracownicy Job Center robią identyczny numer. Identyczny numer próbują robić obecnie. Najpierw wprowadzać niebłędną informację, potem mówić, że zadzwonią, nie robiąc tego, żeby nie pomagać. Czyli częsą się na pomoc, na pozytyw, są bardzo negatywnymi osobami i prawdopodobnie właśnie przez takie przedłużanie działań, które można zrobić szybciej, które powinny już zostać zrobione pozytywnie i to, próbują zyskiwać na czasie, żeby kogoś stresować, żeby kogoś upokarzać, żeby kogoś sprawiać przykrość i ból. Celowo to robią. Wystarczy pomyśleć, dlaczego tak co chwilę wymyślają i kierują w drugą stronę. Nie tam, gdzie powinni. Nie chcą robić tego, co powinni. Częsą się po prostu. Częsą się na pozytywne działania, bo wiedzą, że muszą je zrobić. I to. Pozytywnie, bo takie są przepisy. Nie mają żadnej drogi innej, co wymyśli, że będą czas przedłużać. Bo wiedzą o tym. Tak wielka nienawiść do mnie.